witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym live'ie z cyklu Objawiło się życie. Jest to live adwentowy, przypominam. A dzisiaj moim gościem jest dominikanin, ojciec Wojciech Jędrzejewski, znany kaznodzieja, duszpasterz, rekolekcjonista, też autor wielu książek, programów, audycji radiowych i znany też z internetowego ewangeliarza. Wcześniej chyba ojciec miał ewangeliarz w innej formie, prawda? Codzienne rozważanie Ewangelii. Witam ojca serdecznie. Bardzo serdecznie witam i ciebie, Olu, i wszystkich, którzy się dołączają do nas. Dziękujemy, że ojciec odpowiedział na nasze zaproszenie. Od razu mówię, tak jak zawsze, jest możliwość zamieszczania swoich komentarzy, pytań do ojca. Korzystajcie z tego. To jest taki czas, kiedy możemy poświęcić na rozważanie tego, co dla nas ważne, ale też tego, co dla Państwa, co gdzieś tam Państwa nurtuje i dla Państwa jest ważne, więc jak najbardziej zapraszam. Można pytać, komentować, pozdrawiać ojca Wojtka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wierze. Osobą, która jest dla nas jakimś takim motywem przewodnim, to Abraham, nazywany ojcem wiary. Ale zanim przejdziemy do historii Abrahama, mam pierwsze pytanie do ojca. Co to w ogóle jest wiara? Co to znaczy wierzyć? Bo my jako osoby wierzące jesteśmy przyzwyczajeni, że wiara bierze się z tego, co usłyszymy w domu, w kościele, na katechezie, że jest to uznanie za prawdę tego, czego uczy nas Kościół, tak, a wcześniej rodzice. A historia Abrahama pokazuje, że tutaj zupełnie może być inaczej. Abraham tak naprawdę nie zassał wiary w jednego Boga gdzieś tam z rodzinnego domu. Nie przejął tej wiary, to nie była wiara jego ojców, nie znał Boga, a mimo tego uwierzył no, tak radykalnie. Więc czym jest wiara? To w ogóle jest cudowny temat i się bardzo cieszę, że o nim będziemy rozmawiali, bo nie miałem tak dobrego nastroju przed rozmową właśnie o sprawach duchowych, bo to jest w ogóle cudowny temat. Ja na chęć bym w ogóle bym użył jakiejś jednej definicji i jednego obrazu, bo to jest tak bogata rzeczywistość, że można ją od wielu, wielu różnych stron jakoś dotykać. I tak na gorąco, że definicja to jest odniesienie, osobiste odniesienie do Boga. Tak najbardziej roboczo mówiąc. Natomiast gdyby sięgać po jakąś metaforę, to jest podróż. I przypomniałem się, że był taki żydowski myśliciel, założyciel hasydyzmu, który Baal Shem Tov, i on zrobił takie rozróżnienie, że jest wiara ojców oraz wiara Abrahama, Izaaka i Jakuba. To są dwa typy wiary. Wiara ojców to jest właśnie coś, w czym ty się rodzisz, co do ciebie dociera, co jest jakąś oczywistością, co przyjmujesz kulturowo, co jest jakimś takim zbiorczym przekonaniem jakiejś społeczności, co do ciebie przychodzi też w całym świecie znaków, rytuałów, opowieści. A wiara typu Abrahama, Izaaka, Jakuba to jest wiara jeden na jeden. To znaczy, to jest właśnie taki moment, kiedy ty odkrywasz i odnosisz się do Boga, który do ciebie się zwraca po imieniu. I co ciekawe jest, że ten właśnie wspomniany założyciel hasydyzmu, on pokazuje, jakie są plusy i jakie minusy obu typów tej wiary. Mówi, że plusem wiary ojców, tak nazwanych w Biblii, jest to, że ona jest trwalsza, w takim sensie, że trudniej ją zgasić.
bo jest niesiona w jakiś sposób właśnie przez społeczność. Natomiast ta wiara typu Abrahama, Izaaka, Jakuba, ta wiara osobistego odniesienia, osobistej odpowiedzi jest wiarą głębszą, ale bardziej narażoną na kryzysy. Mhm. A wydawałoby się, że ta wiara taka przekazywana rodzinnie, tak, tradycyjna, którą zasysamy z wiary naszych ojców, ona często w momencie kryzysu przestaje być wystarczająca. Zresztą o tym mówił też ojciec Blachnicki, kiedy nawrócił się tak gdzieś w więzieniu, w areszcie w Katowicach, i on wtedy odniósł się właśnie do rzeczywistości wiary, którą wcześniej stracił, zresztą się przyznawał do tego. Mówił, że w takich kryzysowych momentach, jak wojna, jak takie totalne upodlenie, ta wiara ojców, ta wiara tradycyjna przestaje być wystarczająca, jeżeli nie ma właśnie tego odniesienia do osobistej relacji z Bogiem. Przy czym to osobiste odniesienie do Boga, ono jest czymś bardzo subiektywnym, jeśli byłoby przeżywane bez tego kontekstu wspólnoty. To jest o tyle bardziej narażone na wszelkiego rodzaju wichry, jeśli jest nieustannie podróżą, bo to jest troszkę tak jak ludzie, można takie dwa modele też zestawić, jeśli chodzi na pewno o małżeństwo, nie? Był taki model małżeństwa, gdzie to rodziny aranżowały relacje, no i tam nie było tego momentu takiego bardzo osobistego, zakochania, fascynacji, całej tego tańca uczuć, poszukiwań. A z drugiej strony potem się okazywało, że z czasem ludzie potrafili odnaleźć jakąś taki własny smak, klimat tej relacji. Natomiast ten drugi model takiego romantycznego spotkania, zakochania, potem drogi, on jest czymś takim mającym inny smak, natomiast to zakłada, że się cały czas w sobie ludzie jakoś zakochują, że się cały czas odkrywają, że są w nieustannej podróży. Więc jakby ta wiara osobista, pozbawiona podróży, z wiarą okazuje się dużo płytszą. Ludzie niekiedy lądują właśnie z takich szczytów uniesień religijnych, gdzieś w ogóle w jakąś taką przepaść głębokiego ateizmu. Ludzie, którzy na przykład byli w jakieś duszpasterstwo, oazach i tam bardzo intensywnie przeżywali swoje odniesienie do Boga w tamtego czasu. Potem gdzieś to zaniedbali, tą osobistą relację, i się okazało, że jakieś mocne wydarzenie potrafiło zachwiać ich wiarą. Nie? Papież Franciszek w Lumen Fidei takie zdanie napisał, że wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się porusza naprzód. Czy to jest właśnie to, o czym ojciec teraz powiedział przed chwilą? O, to jest super zdanie. Franciszek jest mistrzem takich duszpasterskich wizji, bo to jest pewna wizja. Tak, bo my też, Paweł w jednym miejscu mówi, modlę się o to, żebyście byli obdarzeni całą pełnią Bogą, żebyście byli ogarnięci wysokością, głębokością, szerokością. No i to jest ten rodzaj takiego właśnie oglądu, który cały czas otwarty jest na tą dynamikę bycia z Bogiem. Mhm. Zresztą coś takiego właśnie było w historii Abrahama, tak? W momencie, gdyby pozostał na miejscu, jego wiara nie rozwinęłaby się. Dobrze? Tutaj tą analogię jakoś przytoczyła? Na pewno to był pierwszy krok jakiś, nie? Takiego posłuszeństwa. To jest w ogóle ciekawe, że pierwszym krokiem tej relacji z Bogiem jest posłuszeństwo. Takie trochę wojskowe posłuszeństwo. I to jest ciekawe, że to jest krok nieodzowny, jakkolwiek to nie jest żaden ideał wiary, posłuszeństwo. Są takie momenty inicjujące, które się okazuje, że właśnie posłuszeństwo, takie trochę ślepe, jest najlepszym rozwiązaniem, no bo jakbyś miał w ogóle rozkminiać, co to się wydarzy, albo dopytywać, to
Tak, by brakło i one wcale by się nie musiały przełożyć na większą motywację. Relacja z Bogiem jest czymś tak ogromnym, tak wszechogarniającym, że w zasadzie to jest troszkę tak jak w Ewangelii. Jak apostoł Andrzej mówi, to chodź i zobacz. Tak? Chodź i zobacz. Nie będę ci dalej opowiadał, bo potrzebny jest jakiś taki moment, w którym wejdziesz w osobiste doświadczenie. Postawisz ten pierwszy krok. Ale potem się okazuje, że ten pierwszy krok co prawda uruchomił jakiś rodzaj podróży, takiego dynamizmu, ale nie załatwił wszystkiego. No tak, to był jakiś początek tej drogi z Panem Bogiem. Potem dalej przejdziemy, co się działo w tej drodze wiary Abrahama, jak to odnieść też do nas, współczesnych ludzi. Ale chciałam jeszcze wrócić do samej definicji tej wiary. Czy można rozróżnić, bo tak przygotowując to nasze spotkanie, gdzieś tam to rozróżnienie też mi przyszło do głowy, czy można rozróżnić pojęcie wiary w Boga, a wierzyć Bogu? I czym to się różni? To jest takie najbardziej być może znane rozróżnienie. Święty Tomasz z Akwinu, który był mistrzem takich rozróżnień, ale takich rozróżnień, które nie były rozróżnieniami wymyślonymi, bo potrafił, tylko takimi rozróżnieniami, które rzeczywiście wnosiły jakieś nowe światło, dodał jeszcze trzecią kategorię. Pierwsze to jest właśnie wierzyć, że tutaj łatwo jest ogarnąć taką wiarą prawdy wiary. Wierzę, że Bóg stworzył świat, wierzę, że posłał swojego Syna, wierzę, że Jezus zmartwychwstał, wierzę, że chciał Kościoła jako wspólnotę, która będzie przechowywać ten skarb łaski Bożego życia, Jego miłości i prawdy. Potem jest właśnie ten drugi krok, wierzę Bogu, który wprowadza nas w świat zaufania, właśnie bardziej w świat relacji. A trzeci krok, najgłębszy, to jest wierzę ku Bogu. Tak to Tomasz właśnie ideą, wierzę ku Bogu. Czyli to jest takie rozumienie, które podkreśla coś z dźwięki. Słyszymy się, ojcze? Tak. Dobrze. Więc ta wiara ku Bogu, ona oznacza takie zaangażowanie, żeby nie tylko odhaczyć checklistę, w co ja wierzę, nie tylko wyznawać, ufam, że to zrealizujesz dla mnie, ale zwracam się ku tej głębi, tajemnicy, którą tu jestem, pragnąc zjednoczenia sobie. Musimy powiedzieć, że wiara jest jakimś depozytem, tak to nazywamy, takim zasobem włączonych praw. Jest relacją, ale jest głębiej niż relacją. Znaczy jest nazywa to Nowy Testament komunią, zjednoczeniem, które ogarnia całego człowieka, ogarnia jego intelekt, jego wolę, jego uczucia i jego ciało. I to jest droga, która nie ma końca. Właśnie ten taki dynamiczny aspekt zjednoczenia w miłości z Bogiem. A tak na co dzień, w którym momencie doświadczamy tego ideału wiary, tak? Czyli tego takiego zjednoczenia z Bogiem. Decydujemy się iść za Bogiem, wchodzimy w relacje, czyli poświęcamy Bogu czas, czytamy Słowo Boże, staramy się poznać Jego i Jego wolę. I w którym momencie następuje ta wiara ku Bogu?
czy to się jakoś tak objawia, my to możemy rozpoznać, że już jesteśmy na tej drodze. No, chwilę, kiedy dociera do nas, że te stany, które gdybyśmy nazywać takim wzrostem, pięknym, czymś, co nas zachwyca, czymś, co nas pociąga w relacji z Bogiem, to one, no jakby nie patrzeć, one są jakimś odbiciem naszego myślenia, naszych uczuć. Natomiast Bóg w swojej głębi, swojej tajemnicy, on nie wyczerpuje się w tym. No to jest taka opowieść, którą w tym kawałku przytoczyła kiedyś mnisza intensywnie o Trójcy Świętej, jak to w traktacie opowiedzieć. To się zadał nad brzegiem oceanu, żeby zobaczył dziecko, które z wielkim zapałem, tak jak to potrafią dzieci, zegarkiem przelewało z oceanu do dziury, którą sobie zrobiło tam w piasku. No więc święty Augustyn wtedy zrozumiał, że on jedyne właśnie chciał robić tym swoim traktatem. Że słowa, którymi on próbuje mówić o Bogu, to są słowa, które też się wydają, jak to naprawdę cała ta głębia Bożego życia pozostaje ciągle wezwaniem. I każdy akt takiego ustanowienia sobie takiej pokory, ja nie ogarniam Boga, że ja nie zapraszam do tego, żeby pomóc się w tym oceanie. Każdy akt pokory jest jakimś takim poczuciem, że mam ciągle coś więcej. A czy wiara wiąże się z zawierzeniem Bogu, ale tak jakby nierozłącznie? Jakie są granice zawierzenia Bogu? To znaczy, w którym momencie ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce, a kiedy pozostawić wszystko Bogu? Jest takie powiedzenie, tak, że ufaj Bogu, tak jakby wszystko zależało od Niego, ale rób wszystko tak, jakby zależało od Ciebie. Ja powiem szczerze, że ja się z tym powiedzeniem nie do końca zgadzam. Ono budzi we mnie jakiś taki opór, bo moim zdaniem to się wyklucza trochę, tak? Jeżeli ja ufam Bogu całkowicie, to nie ma jakby miejsca tutaj na moje zabieranie tej działki. Teraz, żeby dobrze była zrozumiana też dla naszych użytkowników i dla ojca, nie chodzi o to, żebym usiadła i czekała, aż Bóg wszystko za mnie załatwi, ale są takie momenty, kiedy jakby nie jestem w stanie już sama. O, może powróćmy do Abrahama, bo to będzie chyba najłatwiej. Gdyby Abraham pozostał na takim etapie, właśnie rób wszystko, jakby zależało od ciebie, ale ufaj Bogu, to myślę, że nie zaryzykowałby nawet tego pierwszego kroku. Nie? Jeżeli on wychodził ze swojej ziemi rodzinnej, to on tak naprawdę w jakiś sposób skazywał się na śmierć, tak? A przynajmniej na śmierć tej swojej przeszłości. On już nie miał powrotu. I teraz, gdyby powiedział, ale ode mnie zależy moja rodzina, moja żona, on zabierał ze sobą swojego bratanka, którego też narażał na to, no to tutaj było miejsce już tylko na zaufanie Bogu, a nie na zabieranie spraw w swoje ręce. Ja zastanawiam, do czego się to powiedzenie odnosi, do jakiego typu sytuacji. Mi się wydaje, w jakich momentach mi to pasuje, a w jakich mi nie pasuje, to zdanie o branie we własne ręce. No świat nam dzisiaj mówi na przykład, nie? No chłopie, nie zabieraj się za ewangelizację, bo masz do wykarmienia trójkę dzieci, tak, czy czwórkę dzieci. Zajmij się pracą, zarabianiem pieniędzy,
a ewangelizację, wspólnotę zostaw księżom, bo to jest ich działka. Nie, świat mówi, człowieku, nie, masz pragnienie poszerzenia rodziny, chcecie mieć więcej dzieci, ale macie warunki na to, nie? A Pan Bóg mówi, zaufaj, tak, idź, bo ja tutaj potrzebuję ciebie, nie wiem, właśnie chociażby w tej akcji ewangelizacyjnej. To jest trudne, że dostajemy w tym pakiecie pielgrzyma, dostajemy kilka rzeczy. Dostajemy jakiś projekt Boga dotyczący naszego zaangażowania, na przykład jako, no to trzymamy tego przykładu jako ludzi szwedzkich, ewangelizacji. Dostajemy też w pakiecie konkretną odpowiedzialność za ludzi, którzy są rządami, konkretną pracę, wypełniane, które z tej pracy płyną. Dostajemy też w tym pakiecie dary konkretne, nasze umiejętności, talenty. Dostajemy też całe takie wyposażenie pod tytułem zdolność myślenia, odwaga decyzji, kreatywność. I teraz pośród tych kilku rzeczy, które odkrywam, właśnie Boże wezwanie, Boże dary, realia, w których żyję, władzę umysłu i kreatywności, teraz ja mam to w sposób bardzo autorski zagospodarować. Po prostu nikt nie ma prawa mi powiedzieć nie. Stare, 2 godziny ewangelizacji w tygodniu? Absolutnie to jest za mało. Nie? Natychmiast spuszczaj psy. Goń psami, takiego, który ci po prostu się włazi, narzucając ci zbyt konkretne odpowiedzi, które zawsze mają być twoją osobistą właśnie odpowiedzią, gdzie ty najlepiej jak potrafisz, sięgając też po sugestie innych, rozmawiając w rodzinie, to przede wszystkim rozmawiając ze sobą. I to ma być twoja odpowiedź, twoja bardzo autorska odpowiedź, również z ryzykiem jakiegoś błędu, a to w ogóle nie ma co się tym przejmować, nie? Bo to, i to jest fascynujące w tej drodze wiary, że to jest bardzo osobista, również w praktyce odpowiedź, która ma na oku z jednej strony właśnie te wartości, które Bóg wskazuje, zadania, projekty, no ale nie traci z oczu właśnie swojego życiowego kontekstu. Oczywiście jest też taki projekt, którego przykładem jest Abraham, gdzie ma się wydarzyć coś, co jest nietypowe. Bo posiadanie dziecka, umówmy się, jest, jak się ma tam lat 80 parę i żonkę w takim wieku, to po prostu o to po ludzku jest niemożliwe. Nie? I to w ogóle jest opowieść o obdarowaniu. Nie tyle o zadaniu, które byłoby trudne, tylko to jest opowieść o obdarowaniu, że wiara ma w sobie ma taki moment dużej kreatywności, zaangażowania, właśnie własnej odpowiedzialności, własnej odpowiedzi, ale ma też moment takiego ślepego zaufania, że stanie się coś, co po ludzku wydaje się zupełnie niemożliwe. Jeśli chodzi o prawdę wiary, no to jest prawda o tym, że Bóg może przeniknąć człowieka, nie wypierając jego własnej wolności. Że Bóg może dać się pokochać i zjednoczyć z człowiekiem. To jest prawda o tym, że ludzkie grzechy mogą być absolutnie zgładzone. Że ktoś, kto jest w stanie śmiertelnym w ogóle, z trupem, może ożyć. Ostatecznie, że może ożyć, to byłby chyba najlepszy odpowiednik tego, co spotkało Abrahama. Może ożyć i żyć na wieki. W rzeczywistości, która absolutnie przerasta. Jakbyśmy szukali odpowiednika takiego
najbardziej adekwatnego tego, co spotkała Abrama, no to my sobie powinniśmy powiedzieć: wyrusz w drogę ku życiu wiecznemu i zaufaj, że dojdziesz dzięki mojej wierności do oglądania mnie twarzą w twarz w sposób absolutnie nieutracalny i tyle ci mogę tego powiedzieć na dziś. A jak to będzie wyglądało, to sam zobaczysz, nie? Ale był taki moment właśnie w życiu Abrahama, kiedy zaczął zastanawiać się, czy na pewno dobrze usłyszał, że on ma mieć jeszcze potomka z Sarą, i trochę wziął sprawy w swoje ręce, kiedy spłodził Ismaela, tak? I wiemy, że ta historia, no, nie skończyła się dobrze, chociaż Pan Bóg nawet jakby w tym pobłogosławił i to błogosławieństwo rozszerzył nie tylko na Abrahama, ale i też na Ismaela, na naród, który wziął się z niego. Ale to był taki moment, kiedy Abraham powiedział: no dobra, no to coś trzeba zrobić, żeby przyspieszyć realizację Bożej obietnicy. Tak. I to w ogóle jest bardzo ciekawe, dlatego że widać, że wiara, która dojrzewa, wiara, która się rodzi w drodze, wiara, która jest właśnie taką podróżą w głąb w tajemnicy Boga, ma różne etapy. I na przykład u Abrama to jest taki etap, kiedy on po prostu, on tak, najpierw w posłuszeństwie wyruszył, to jest ten pierwszy krok, a potem latka płyną i się po prostu nic nie dzieje. Nie, nie ma potomka. I tutaj się rodzi po prostu wtedy w Abramie taka cicha rozpacz. Ja myślę, że wielu ludzi dzisiaj na przykład, znaczy nie tylko dzisiaj, tak w ogóle w drodze tej swojej wiary, ten etap tak przebywa, że mówią, no to no ładne tam księża mówią, czy tam wy mówicie w tej wspólnocie, no, ktoś tam, no znaczy no, doszło do takiej wiary, no ale, ale to nie jest tak, że jak człowiek za Bogiem idzie, to się, to takie są obietnice, no ale potem się te obietnice nie spełniają, no. Mąż nie zostawił, dzieci straciły wiarę. Okazało się, że żona zdradza męża, mąż żonę. Po prostu miało być tak pięknie, nie? Próbowaliśmy sobie, opierać się na łaskę. Miała przyjść łaska, miała po prostu nas wewnętrznie umocnić, bo to nie bój się jej. Nie zostawię cię, będę cię prowadził. No i gdzie ta moc, której jej nie ma, nie? To mu, no to oczywiście są odpowiedzi, nie? Abraham tej odpowiedzi nie miał, nie? Bo jeszcze nie był rozwinięty judaizm. Hiob już dostał tej odpowiedzi ponad miarę, nie? Ale Hiob też miał taki moment właśnie zwątpienia, nie? Bo gdzie to wszystko, gdzie te Boże obietnice, gdzie Boża sprawiedliwość, tego, co się w ogóle dzieje, nie? To jest absolutnie niezwykłe, to jest 15 rozdział w tym rodzaju. Pytamy tak, po tych wydarzeniach Pan przemówił do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoim obrońcą. Twoja nagroda bardzo się pomnoży. Ciekawy jest kontekst tych słów, bo on mówi po tych wydarzeniach Bóg przemówił. To są to wydarzenia. To są takie wydarzenia, kiedy Abram wyrusza, żeby odbić Lota, który zostaje uprowadzony ze swoim ludem przez armię pięciu tam sprzysiężonych. I to, tam jest jakaś ogromna armia ludzi. Abraham bierze 318 swoich wojowników i wyrusza na tą akcję odbicia Lota. I wykazuje się jakąś ogromną odwagą. Wraca zwycięsko z tym swoim Lotem i słyszy te słowa, Bóg do niego mówi: nie bój się, Abrahamie. Okazuje się, że tym odważnym człowiekiem jest jakiś głęboki lęk. Co to jest za lęk? To jest lęk, że Boże obietnice się nie spełniają. Tego nie widać po prostu. I co ciekawe, że Bóg przez to pytanie daje taką stałą przestrzeń, gdzie Abraham może zaistnieć w całej swojej takiej prawdzie, szczerości,
I on rzeczywiście wykorzystuje tą taką okazję, którą Bóg mu stwarza, bo wybucha i mówi tak: Panie Boże, co mi dasz? Co ty mi dasz? Mówisz, że będę twoją nagrodą. Co ty mi dasz? Przecież ja jestem bezdzietny, a cały mój majątek weźmie w spadku po mnie do maszynki. Ty jeszcze nawet nie myślę o tym rozwiązaniu, o którym mówiłaś, po której się mówimy. Czyli po prostu jest w Abrahamie jakaś, takie głębokie zwątpienie, które nosi w sobie wiele, wiele lat. Nawet jakaś może rozpacz w ogóle taka. Że to wszystko jest, okazuje się być bardziej złożone niż on myślał. Nie? Ale jednak to jest piękne, że on w ten dialog z Bogiem wchodzi. Że na niego nawet wybucha, ma taką odwagę, że się nie boi, nie chowa się z tymi swoimi wątpliwościami. Czyli to jest też, bo ojciec wcześniej mówił o tym, że my współcześnie często przeżywamy właśnie takie zwątpienie w wierze, zwłaszcza jeżeli mieliśmy doświadczenie, bo to jest takie częste, ojciec mówi, że o wspólnotach, o ludziach wierzących, mieliśmy doświadczenie łaski albo obietnicy tej łaski, mieliśmy doświadczenie, że z Bogiem może być dobrze, tak? Taka pierwotna miłość, pierwsze nawrócenie i potem no, nie jest dobrze, tak? Dzieją się złe rzeczy, czyli te wejście w dialog, nawet okazanie jakiegoś gniewu wobec Pana Boga jest jakimś krokiem, o to chciał też ojciec powiedzieć tutaj jakby pokazując przykład Abrahama. Tak, że to jest krok, który no taki dramatyczny, który wydaje się, że no bo co on zmieni, jak ja wybuchnę i powiem Bogu prawdę o swoich przeżyciach, o swoich odczuciach, o swojej frustracji, nie? A jednak okazuje się, że jak on to zrobi, to co robi Bóg? Bóg wyprowadził Abrahama na zewnątrz i powiedział: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I rzekł mu: tak liczne będzie twoje potomstwo. I czytamy: Abraham uwierzył Panu. Okazuje się, że w tym momencie Abraham uwierzył. Wcześniej był posłuszny temu głosowi, który go wywołał, powiedział, że będzie z jego rodziny. Ale dopiero kiedy przeżył głęboką taki kryzys wiary, prawie że utratę tej wiary, to okazało się, że te Boga obietnice spełniają się inaczej niż on by się spodziewał, to wtedy dopiero nowy taki rodzaj decyzji wierzył Bogu. Mówiąc o Abrahamie i o jego wierze i o spełnieniu obietnicy też, którą dał mu Bóg, nie da się nie poruszyć tego tematu próby wiary, którą przeżył, tego dramatycznej próby, którą przeżył, kiedy już Izaak był na świecie, kiedy, jak mówią bibliści, Izaak już był po 30, tak, czyli 30 kilka lat cieszył się synem i teraz Pan Bóg nagle mówi: oddaj mi go w ofierze, zamorduj go i oddaj mi go w ofierze. I my mówimy często, że to jest próba wiary Abrahama, ale czy można tak powiedzieć, że to była próba jego wiary? Czy Abraham już w swoim życiu nie dał wystarczająco dużo dowodów swojej wiary Panu Bogu? Co to tak naprawdę było? Wiele razy nad tym zastanawiałem, na ile my jesteśmy w stanie dobrze odczytać w ogóle sens tej całej historii, z naszej perspektywy pomysłowości europejskiej i takiej bardzo też psychologizowanej. Wydaje się tak, że dla takiego wierzącego Żyda ta historia miała dwa morały. Pierwsze, taki morał, że Bóg nie chce, żeby ludzie wierzący w Niego, Bóg jedyny, żeby mu składali ofiary z ludzi. Więc faktycznie finał tutaj jest taki, że nie składa
powstrzymuje go właśnie przed tym złożeniem anioł. Czyli tym samym Izrael, który, my o tym nie wiemy, nie? Ale znaczy tak nie myślimy o tym, ale Izrael żył w takim otoczeniu, gdzie ofiary z ludzi były normą, jakby w języku religii, w takim kodzie religijnym. Nawet wśród samych Żydów były takie sytuacje. Jest ta historia Jeftego, który składa Bogu obietnicę, że jeśli wygram wojnę, no to pierwszy człowiek, który wyjdzie mi naprzeciw, to go złożę w ofierze. Nie? I wychodzi jego córka. Okazuje się, że nikt tego nie kwestionuje w ogóle. Tak? Znaczy oczywiście Jefto jemu jest smutno, córce jest też smutna, ale dlatego, że umrze jako dziewica, nie mając dzieci. I mówi, tato, dobrze, tylko pozwól mi pójść z przyjaciółkami w góry, opłakiwać moje dziewictwo. Nie? Idzie, wraca i nie słychać krzyku, nie? Otoczenia. Czyli w tamtej kulturze bardzo mocno było to takie głęboko przekonanie, że ofiary z ludzi, ofiary z ludzkiego istnienia, z ludzkiej krwi, no są czymś takim właściwym. Nie? I tutaj dotykamy ciekawe takiej rzeczy, że religia naprawdę jest takim światem, którym mogą się zalęgnąć najkoszmarniejsze patologie. I tak się działo. I wcale nie jesteśmy od tego wolni. Nie? Na przykład, no weźmy taki ludzie, którzy mówili, bronimy Kościoła, właśnie nie pozwalając, żeby sprawa jakiejś niedojrzałości, czy choroby, chorości, czy demoralizacji tych księży, którzy krzywili dzieci, czy osoby niepełnoletnie, czy swoich podopiecznych, cicho, uciszmy tę sytuację, bo to uderzy w dobro Kościoła. To co to jest innego, jak niezłożenie w ofierze ludzi w imię jakichś wzniosłych religijnych motywacji. Nie? To jest tylko inna wersja. Jakby judaizm, to była taka początek tej długiej podróży, której kresem jest Chrystus, takiego, no takiej destylacji, oczyszczania tych wszystkich pogańskich, czyli często nieludzkich, niehumanitarnych, czasami szalonych w ogóle jakichś wizji, co to znaczy oddawać cześć bóstwu. I ten rodzaj takiego sklejenia, że radykalna wiara, ona właśnie czasami może się wiązać z tym, że ktoś tutaj musi ponieść, nie ja, tak, tylko właśnie ktoś inny, no bo męczennik składa własne życie, ale też tego nie szuka. Jezus nie mówi, szukajcie męczeństwa, tylko jak was będą ciągać i będą was mordować, to po prostu, no, nie módlcie się za tych ludzi, nie? No bo są w jakimś strasznym stanie. Więc ta opowieść o próbie, którą myśmy tak zwykli przede wszystkim czytać, w moim moim przekonaniu, ona przede wszystkim jest polemiczna, nie? Bóg mówi, nie chcę. Wybijcie sobie wreszcie z głów, tak? Kiedy ty na przykład właśnie pójdziesz na piąte w tygodniu spotkanie modlitewne, zaniedbując rozmowę ze swoim nastolatkiem jako matka, po prostu składasz w ofierze to dziecko w imię twojej bardzo niedojrzale przeżywanej religijności. Weź się po prostu stupnij głowę, bo ja tego nie chcę. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, bardziej poznania Boga niż całopalenia. Jakimś etapem przejściowym potem w Izraelu, no to były te ofiary ze zwierząt. Nie? Właśnie to jest cała długa historia, gdzie Bóg po prostu przeprowadza z tego rozbełtania religijnego umysłu do takiej błogosławionej, wyzwalającej, świętej prawdy, którą objawił ostatecznie Chrystus Pan. No ta historia oczywiście też była dla wierzących Żydów taką historią, że
Możesz zaufać Bogu, nawet gdzie to po ludzku wygląda na jakiś koszmar, że wszystko stracisz. No i Bóg jakoś się z tym poradzi, nie? Że to się nie stanie. Boisz się najgorszego, no bo przecież tak jest, że my wchodzimy no po prostu w pełni lęków. W każdą relację wchodzimy w pełni lęków. A Bóg to jest w ogóle, relacja z Bogiem jest sumą wszystkich lęków. Opowiadał mi niedawno facet, że on po prostu całe życie, kiedy sobie uświadomił, że całe życie uciekał przed bliskością, nigdy się nie związał z jedną kobietą, nigdy nie otworzył się na miłość, nigdy nie otworzył się na związek, nigdy nie otworzył się na małżeństwo, bo po prostu się panicznie bał bliskości. Wikła się w setki już idące, przygodne kontakty takie bardziej romantyczne albo bardziej seksualne, bo się po prostu panicznie bał bliskości, nie? Bo jemu bliskość poprzez relację ze swoją mamą, która była osobą nieobliczalną, osobą potwornie zaborczą, no to w nim jakby ta relacja, jak matryca, odbiła tak potworny lęk, nie? Że no więc my te lęki też wnosimy w relacje z Bogiem. No i dobrze jest, żebyśmy dali Mu szansę nas z tych lęków jakoś leczyć. Nie? Nie muszą się spełniać najgorsze koszmary, które gdzieś w nas się będą budziły. Być może właśnie o tym jest ta historia też. Nie? A wspomniał też ojciec już o Jezusie Chrystusie, więc ja przejdę. Dlaczego w Ewangelii Jezus często uzależnia na przykład jakiś cud od wiary danej osoby i mówi, no na przykład nie potrafił w swoim rodzinnym mieście zbyt dużo cudów uczynić, bo była mała wiara tych ludzi, albo mówi, że no to twoja wiara, tak, dzięki twojej wierze ten cud z taką wielką siłą mógł tutaj się wypełnić, zrealizować. No, dla mnie to zawsze rodziło pytanie, jakby wszechmogący Bóg uzależnia jakby swoje działanie od mojej wiary. Ja bym powiedział, że tutaj w tym kontekście słowo wiara to oznacza gotowość. Gotowość do tego, żeby zrobić dobry użytek z tego, co dostanę. Na przykład no taki, tak, z takiego świata, który akurat troszkę znam bliżej, ludzi uzależnionych. Nie? Na przykład wielu alkoholików, jeszcze zanim się na przykład tak przebudzi, to często płacze, nie? Że modliłem się do Boga, żeby dał mi wreszcie, żebym nie musiał pić. Nie? Tylko ten człowiek wtedy, gdy tak płakał, on w ogóle nie był gotów jeszcze na tą zmianę. Tak naprawdę nie chciał tego. Część jego, taka część, która była trochę zmęczona, owszem, mówiła, tak, nie? Ale to nie była taka otwartość. Właśnie wiara jest też synonimem otwartości i gotowości na to, żeby to, co się stanie, naprawdę przeobraziło całe moje życie. Nie? Więc dać na przykład takiemu alkoholikowi, który nie jest gotowy na to, żeby potem to kontynuować, ciężko pracować nad sobą, nad relacjami, nad wszystkim, to by po prostu była jakaś tragedia, nie? No bo on by nie miał, dajmy na to, obsesji picia, nie? No bo załóżmy, że cudownie mu to mu zostało odebrane, bo to bez zmiany w ogóle swojej mentalności, to stałby się po prostu jakimś w ogóle monstrum. Patrzcie. Mówiliście, że nie dam rady, jak nie dam rady. Bóg mnie tak kocha, że po prostu pa, stryk i jestem wolny, nie? A wy? Po prostu by go zabiła wtedy, ten cud spowodowałby, żeby go pycha zabiła, jego i jeszcze jego otoczenie, nie? Które by steroryzował. Więc w tym momencie odmowa na przykład takiego cudu, wolności od obsesji picia, aż ten człowiek naprawdę wewnętrznie gdzieś się obudzi do gotowości, żeby coś zrobić ze swoim życiem. Żeby też pokutować, żeby przeprosić, żeby
no, w ogóle jakiś porządek zrobić wokół siebie, tam gdzie narobił bałaganu. Dopóki to nie nastąpi, no to Bóg mówi, no, no sorry, nie dam ci tego cudu, bo byś tylko zaszkodził. Nie? Odmówię ci go po to, żebyś sięgnął jeszcze głębszego dna, żeby wreszcie twoja gdzieś istota twojego serca zawyła w takim poczuciu, że muszę, błagam, pragnę ze wszystkich sił w ogóle nawrócenia, zmiany, wolności. Ale to jest taka jakaś postawa, którą można w sobie wypracować, wyrobić, tak? Ta postawa, o której mówił Jezus, że takiej wiary nie widział na przykład u nikogo w Izraelu, tak? No i ta kobieta dostała. Czy to jest pewien akt woli, czy ja to mogę sama w sobie wyrobić? Proszę Boga o cud. No i teraz od mojej... Ta postawa... To jest coś takiego, to jest jakaś wypadkowa wielu różnych rzeczy, nie? To jest wypadkowa na przykład tego, co ja już zrobiłem z otrzymanymi jakimiś darami. Na ile przyjmuję te dary właśnie z wdzięcznością, poczuciem obdarowania, pokorą. Na ile też dzielę się tym, co dostaję. Właśnie to jest ten moment, co ja robię z tym, co już się stało, nie? Bo to jest tak, że no tak dobry nauczyciel, nie? Na przykład że mój tata, świętej pamięci, był matematykiem, był świetnym belfrem, nie? Ja myślałem sobie, że dobra, tam nudy gadają na tej matematyce, nie będę słuchał, zapytam taty, nie? On mi to rozwiąże. I on po prostu... Tak no, nie rozwiązywał niczego, nie? Tylko tłumaczył mi to od początku wszystko. To była długa lekcja. Nie? To ja już się nie cierpiłem, bo chciałem pograć w piłkę albo na gitarze, a ojciec tłumaczył wszystko od zera, prawie, nie? Żeby to wyjaśnić i ugruntować. No ale potem się skończyło tak, jak drugi raz, trzeci sobie tak folgowałem, no to powiedział nie. No bo po prostu nie będę ciągle nadrabiał twoich braków. Zmień swój stosunek. Także ta otwartość na Boga, ona generalnie polega na tym, że my współdziałamy z tym, co dostajemy. Nie? To, co mówi u Jana jest, że otrzymaliśmy łaskę po łasce. To jest jeden z częściej komentowanych fragmentów przez wszystkich mistrzów właśnie duchowych, czyli tych, którzy lubili nazywać dynamikę rozwoju. Że właśnie jeśli ty sobie lekceważysz otrzymane dary, ciągle właśnie jesteś takim dzieckiem w wierze, to co Paweł mówi, że dałem wam mleko, bo się nie byli w stanie zjeść pokarmu stałego. Nie? Właśnie to jest ta opowieść o talentach, gdzie wiara polega na tym, że ty się angażujesz, że ty uruchamiasz w sobie właśnie odpowiedzialność, odwagę, kreatywność. I wtedy to jakby pogłębia twoją otwartość i wiara rośnie. Nie? To jest coś, co w katolicyzmie nazwane jest współpracą z łaską. Generalnie to jest ten temat. Strasznie niefortunnie to jest nazwane zasługiwaniem. No bo to, co ja teraz powiedziałem o współdziałaniu z łaską, o tym dynamice, to jest w ogóle piękne i to każdy to wie, nie? Że no, jeśli masz mocniej trzymać coś, co to narzędzie, które dostajesz, no to tylko musisz popracować, wyrobić sobie tę rękę. Nie dla szpanu, tylko żeby móc mocno chwycić to narzędzie. Musisz coś z siebie dać po prostu, żeby to przyswoić, żeby... A słowo zasługiwanie się kojarzy z zasługiwactwem. Jakimś takim wydębieniem właśnie przez pochwalenie się, o, patrz, tak się postarałem, to teraz daj mi nagrodę. To nas wprowadza w taką neurotyczną wizję. Więc proszę wszystkich, wymieńcie tam to słowo zasługiwanie na współdziałanie z łaską, bo to taki jest sens tego. Samo jakby słowo łaska już wyklucza tutaj zasługiwanie, no bo jeżeli coś jest łaską, to ja nie mogę sobie na to zasłużyć, bo to jest darmowe. Dobrze rozumiem? Tak. Łaska w sensie postawy Boga, nie?
Natomiast no to jest tak, że im więcej z siebie dasz, no to tym więcej też będziesz mógł to jest no trochę tak, no, że ojciec mówi, słuchaj, synu, no chciałbym, żebyś był prezesem tej firmy, nie? Ale na razie zacznij od bycia tam właśnie pomocnikiem sekretarki, tak, w tej swojej firmie. Jak się ten chłopak zaangażuje, jak on zdobędzie kompetencje tej pomocnika sekretarki, no to dostanie kolejny jakby tam awans, może powiedzieć jaką nagrodę, to nie chodzi o nagrodę ojca, to chodzi o to, żeby on ostatecznie mógł rzeczywiście tą firmę poprowadzić, no ale do tego potrzeba z jego strony odpowiedzi, odpowiedzialności, rozwoju i tak dalej. Nie? Ojciec całym sobą chce, żeby on po prostu przejął całość, nie? I to jest postawa ojca. Powoli lądujemy. Ojcze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę o wierze. To też, o czym ojciec mówił, że w nas jest dużo lęków. Myślę, że to też jest związane często z tym, że takim poczuciem winy, że jeżeli to mnie się tak akurat teraz skojarzyło, to więc gdyby tak ojciec jeszcze mógł do tego odnieść. O czym mówiliśmy, że Jezus mówi, no taka jak twoja wiara, tak, daje ci ten cud. I w nas to często rodzi takie poczucie winy, że być może nasza wiara była za mała, myśmy z jej, jakby z siebie jej tak nie wyciągnęli i dlatego na przykład bliski nam zmarł, bo nasza wiara była za mała. Modliliśmy się, ale widocznie była wiara za mała, więc cudu nie doświadczyliśmy. No, to jest jeden z takich koszmarków neurotycznych, religijnych, nie? Ksiądz Krzysztof Grzywosz napisał książkę Patologia życia duchowego. To myślę, że o tym też tak mówił, nie? Jakby taki nadmiar odpowiedzialności, czy też w ogóle upodobanie w poczuciu winy. My niby nie lubimy poczucia winy, ale z drugiej strony to trochę je lubimy, nie? Bo to tak on daje intensywność, potem się może z kolei bardziej spiąć, coś zrobić, nie? Nie, więc jak ktoś ma takie często powracające poczucie winy, które nie ma nic wspólnego w ogóle z tą wizją Boga, który nas zaprasza do współpracy i też do ufności i do tego, że On nas kocha. To jak ktoś ma takie przywiązanie do poczucia winy, to niech się spyta, jakie korzyści ma z tego poczucia winy, bo na pewno jakieś ma. Nieoczywiste często, ale ma, nie? Korzyści, które przewyższają tutaj jakąś taką autentyczną relację z Panem Bogiem. Ojcze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich, którzy nas oglądali dzisiaj, za to odpowiedzenie też na ten czas spotkania w wyjątkowym czasie, czas w czasie oczekiwania na tego, który no, daje wiarę, który jest źródłem naszej wiary. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam do oglądania nas jeszcze, do upowszechniania też tego, bo nasze spotkanie z Ojcem Wojtkiem będzie dostępne też na YouTube. I zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie z adwentowego cyklu Objawiło się życie. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Dziękuję.